ten stół powstał jako element przy pocięciu najdłuższej deski ówcześnie świata. Powstał jako stół integracji, który miał łączyć wszystkie środowiska kaszubskie i nie tylko, przy wspólnych rozmowach i wspólnych dążeniu do kaszubskich celów. 2002 rok, gdzie deskę tą cieli wszyscy najznamienitsi Kaszuby na ziemi kaszubskiej. Wszyscy ludzie związani z działalnością społeczną, niektórzy politycy, niektórzy działacze, biznesmeni. Inicjatywa, która towarzyszyła temu wydarzeniu jakby, między innymi przyjęła się do tego, że powstał ten cały skansen i to wszystko, co tu się mieści w tej chwili. Działalność państwa Czapieskich powoduje to, że w tej chwili ten obiekt zwiedza rocznie parę milionów ludzi. Ile osób się mieści przy tym stole? Około 200 osób siada na raz do stołu. A jakiego typu imprezy są tutaj organizowane? Bardzo różne, znamienite. Takie, jedno z takich najbardziej spektakularnych jest wędzenie kaszubskiej maczugi stolemowej. To znaczy najwybitniejsi, najwybitniejsze postacie regionu Pomorza otrzymują na pamiątkę maczugę stolema.